to już koniec. Wszystko wróci do stanu pierwotnego, a te cholerne albo przestaną istnieć. I jeszcze a wszystko to, co tak bardzo kochałeś, o co tak bardzo walczyłeś, zniknie. Nie mogę uwierzyć, że znalazłem sposób, aby cię pokryć. Wszystko trzymać na tej jednej nitce. Error. Mogę ci zadać pytanie? Dlaczego? Dlaczego jesteś tak bardzo samolubny? Te biedne auny ci nie zrobiły. Dlaczego tworzenie nowych aż tak cię bardzo nerwuje? Czy naprawdę myślisz sobie to dla siebie? Dobra, a więc teraz jeszcze coś zapytam. Szczerze, że wiesz, że te uniwersa są wieczne, jak twoja bezkresna głupota. Zaraz ci wyjaśnię. Wiesz, ten notes to wszechświat, a każda strona to inna anomalia, zwana powszechnie au. Powiedz mi, co się stanie na nie, jeśli zabraknie te się stron. Zapełniasz wszechświat bezsensownymi słowami i au, które nie są nawet skończone. Ja jej niść, a ty pomagasz tworzyć równa. To zrobisz, jak wszystkie te uniwersa znikną. Wszystko ma swój limit. Ten się wyczerpał, więc mi nie przeszkadzaj. Wiesz co? Właśnie sobie coś uświadomiłem. Gdzieś ci się podoszczynie. Ręka mi już boli. Skończę z tym! Wiem, to był piękny monolog. Zaraz. Ryczysz? O, okej. To ja cię podam. Ja spódę dam. Mięczę, tak. Ileczkę, wróć na tu kumplu. Nie, dzięki, może innym razem. Jeszcze nie skończyłeś swojej roboty. Byłeś z siebie taki dumny, że popłakałem się ze śmiechu. Wybacz. Jesteś jakiś nienormalny. Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Gdybyś tylko mógł zobaczyć swoją minę. Dzięki za pomoc w porządkach. What? Tak właściwie te wszystkie kartki sobie porywałeś. To moje nieudane szkice. Wszędzie się walały, więc tu je pozalykałem. Dobra robota, dzięki stary. Rany, może zmienię kolor twojego ubranka na różowy, co ty na to, Error? Nie dotykaj mnie, nie. Nie będzie z mnie drwić. Co za dzieci. Oko, Nikolaszko, jeżeli faktycznie kiedyś zniszczysz wszystkie uniwersa, to stworzysz nowe, w którym tego nie robisz. Zamknij się, wiem co teraz muszę zrobić. Usnę cię na zawsze. Na zawsze. Wow, jesteś poważny. Dobra, no to znowu jazda. Zakończmy to raz, dobrze. Co to? Gdzie ja je? Nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Dawno bym tu usunął. Ha, nie pamiętam, abym komuś pomagał w tym. To piekło! Albo szansa słaby cię w końcu zniszczyć. Gdzie są moje nici? Powodzenia w szydełkowaniu, ja spadam. Gdzie mój pędzel? Utknąłem tu bez mojego pędzla. I gdzie nie mogę iść? Nie lubię tego miejsca, jest duże i puste. I muszę dzielić się z tobą tą małą skałą. Gdzie oni są? Nie ma ich w żadnym alternatywnym uniwersum czy linii czasowej. Czy są poza wszechświatem? Nikomu nie stała się krzywda, ale ciekawe, co się teraz zmieni. Minęły 2 godziny. Tak w sumie to nie wiem, czy minęły 2 godziny. Straciłem poczucie zaraz po moim ataku paniki. To miejsce jest takie ciche i wielkie. Próbowałam rozmawiać z Errorem, ale on mnie ignoruje. Nie zrobię też niczego bez mojego pędzla, więc muszę się skupić na czymś innym. Zająć czymś myśli.
Mogę ci się pytać, by pisał jakieś śmieszne pamiętki. Dawaj to. Ej, to moje. To moja raczej skały, a to twoja. Rób na swoje co chcesz, ale daj mi spokój. Ella też się martwi. Choć nie chcę z tobą gadać, no dalej dobrze mogę się bawić. Nie jesteśmy sami. Po 5 godzinach, a może kolejnych 2? Nie wiem. Wydaje się, że Erro próbował mnie zabić. Jako, że nigdy nic nie miał dla siebie, to chciał tę skałę. Ciągle myśleć tylko o zabijaniu. Niestety wygląda na to, że umrzeć też nie możemy. Oh. 12 godzin. Nie mamy już nadziei. Erro sam się bije, a ja czuję się fatalnie. 13 godzin. Au! Widzimy je! Ale nie możemy ich dotknąć. To jest tylko iluzja. A dlaczego nie będziemy naszych odbić? Mamy kolejny atak paniki. 20 godzin. A mniejsze. Straciłem rachubę, ale Erro w końcu zaczął się do mnie odzywać. Co masz zamiar zrobić? Z czym? Chcę się z góry robić i może zaraz to zrobię. Jeżeli nic ci nie przychodzi do głowy, to okej, ale nie chcę być dłużej z tobą. Dobrze. I tak nie mam nic lepszego do roboty. Spotkamy się potem. Autorzy, tak, mówię do was. Ja przepraszam. Jeżeli zrobiłem coś złego... Nie. Jeżeli oboje zrobiliśmy coś złego. Ale błagam, chcę wrócić, proszę. Niech ktoś nam pomoże. Nie. Nie, nie, co robicie? Autorzy, dlaczego je niszczycie? Nie podoba mi się. Nic mi się nie udaje. Jestem ten dobry. Poddaję się, mam dość. Jestem zmęczona. Ale... Czy naprawdę nie umiem zrobić nic fajnego? Są lepsi ode mnie. Zazdrość, niepewność, nienawiść, frustracja, rozpacz. Żal, zawód, ból, egoizm, smutek. Ja mogę w to uwierzyć. W końcu zdaję sobie sprawę, że anomalie są złe i że... Mogą je zniszczyć. Bez mnie, nie. Wygląda na to, że nie mam już nic do roboty. Error. Zakończmy to. Nie będę się sprzeczał. Koniec zabawy. Nie wiem, co o tym myśleć. Przynajmniej nie będę na ciebie patrzeć. Starałem się. Śmiało. Rób swoje, Error. Żeby tak dalej. Nigdy nie będzie końca. Oboje tu jesteście, ponieważ czeka na was coś nowego. Wybraliście, kim chcecie być, więc nigdy się nie zmienicie. Wow! Puszczaj mnie! Macie swoje własne światy do zwiedzania. Kiedy będziecie gotowi, wróćcie do otchłani, do innych wymiarów. Będziecie zaskoczeni, bo wojna w końcu się skończyła. Gdzie ja? Zaraz. Pamiętam to miejsce! Byłem grzeczny, chcę iść! Już! Chodźmy do domu, pędzelku! W końcu się pokazałeś. Error! Wow, cześć przyjacielu, chodź tu! Nie podchodź, śmieciu! Chwileczkę, to mogę używać moich nici? Ej, masz rację! Mam ze sobą swój pędzel! Myślę, że to miejsce blokowało nasze umiejętności do czasu, aż nie wysyłał nas do naszych światów. A skoro o tym mowa, jak podobał ci się twój? Ja swój kocham. Wszyscy mi tam szanowali, doceniali. Co robiłeś w swoim? To spoiler. Co to za mina, Jor? W końcu cię dorwałem. W końcu dam ci nauczkę. Serio? Znowu? Wiedziałem, że warto było czekać.
to do miejsca sprowadziło cię na twoją zgubę. Chciałem zerknąć do przestrzeni poza. Minęły miesiące naszego ostatniego spotkania. Szybko się zorientowałem, że mogę robić portale do innych AU. Wszędzie byłem przed tobą. Nie masz pojęcia, ile zabawy miałem robiąc porządki. Nadal czuję, że ludzie robią AU. Cicho! Wydaje ci się. Twoja ukochana przestrzeń poza przepadła. A to oznacza, że nie masz już czego bronić. W tej chwili... Dobra, to mam teraz wygłosić jakiś melodramatyczny monolog, nie mnie skasujesz? Dobra, wiem, że to było głupie. Kłamałem, Nie zniszczyłem żadnego mału. Mamy tu nasze młodce, ale coś jest nie tak. Co masz na myśli? Zachowujesz się dziwnie. Bardziej niż zazwyczaj. Mogę się przemieścić tylko tutaj. Wygląda na to, że ty też. Prawdą jest to, że mogłem znaleźć się tu pierwszy. Lecz moje niki pojawiły się teraz, dopiero kiedy ty przyszedłeś. Odesłanie nas do kompletnie różnych światów, wiatrów nie zakończy tego koszmaru. Teraz zacząłem się ciebie bać. Co ci się stało? Nie pij sobie! Jestem poważny! Wydaje mi się, że to miejsce czegoś od nas chce. Ono czeka na zwycięzcę. Walczyliśmy wiele razy w różnych uniwersach. I ja niszczę, a ty tworzysz. To jest powód naszej wojny, tak? Właśnie dlatego tu jesteśmy, aby wyjawić tego, który wygra. Chciałem pokazać, że każde AU ma swoją dobrą stronę, ale to ty zacząłeś tę wojnę. Wymieszałem prawdziwe uniwersa z tysiącami fałszywych kopii, aby cię zmylić. Wygrałem, ale ty to znowu zrujnowałeś. Przestrzeń poza była fajnym miejscem, ale ty musiałeś coś pomieszać. Jesteśmy tu z twojej winy. Mam inne zdanie na ten temat, Ink. Popatrz na ten ocean. Dobrze wiesz, że to jest twoja wina. Połowa tych multiuniwersów została wykasowana przez ich twórców. Tak się dzieje, kiedy wszechświat osiągnie swój limit. I ty o tym wiedziałeś! No i ten dziwny efekt. Jakby połowa była twoja, a druga moja. Nie rozumiesz! Moja połowa, twoja połowa. Pół twoich kochanych anomalii, pół mojego jego zniszczonego niczego. To tylko rysunki. A więc to sprawiedliwy koniec naszej walki. Chyba. To jest twoje zdanie. Ja uważam, że znowu to zniszczysz. O tak! Jestem pewien, że pół pustego wszechświata to dla ciebie za mało. Będziesz chciał zagrozić dla siebie AU jakiś ostały. To twoja wina! Wszystko spieprzyłeś! Ludzie byli szczęśliwi, zanim się pojawiłeś! Mamiłeś ich głupimi marzeniami! No nie wiedziałam, że powinien skopać ci tyłek, jak tylko zacząłeś kasować AU! Powinni cię tu zamknąć, idioto! To przecież ciebie tutaj odwiedziliśmy! Dlaczego? Dlaczego nie możemy się dogadać? Po co walczyć dla czegoś, co da sobie radę samo? Po co walczyć o coś, co nas nie potrzebuje? Myślę, że powodem zesłania nas do innych światów była próba znalezienia innego zajęcia. Czegoś, z czym dam sobie radę. Ale i tu zawiedliśmy. Mi się wydaje, że to może być szansa dla nas. Myślę, że możemy zachować równowagę między tymi rzeczami. Więc może zawrzemy porozumienie. Po tym wszystkim moglibyśmy się dogadać. Tak się cieszę, że to powiedziałeś. Masz rację. Damy radę, mój przyjacielu. Nazwij mnie tak jeszcze raz, a wepnę ci te głupie farki do gęby. Nie jesteś moim przyjacielem. Chcę po prostu, abyś dał mi spokój. Dziękuję, Erro. Wróciliśmy. Ale jak? To wszystko? Aby wrócić, musieliśmy zostać przyjaciółmi. To najgłupsza lekcja, jakie mi udzielono. Cóż, praca nie zrobi się sama. Wiedziałem, że to miejsce to jakaś kolejna łzawa historyjka. Kolejna anomalia. Au! Żartowałem, to boli! Jesteś pewien, że chcesz teraz pracować? Biorąc pod uwagę, jak wiele mieliśmy na głowie w naszych własnych światach, nie czujesz się zmęczony? Naprawdę podziwiam twój zapał do kasowania światów. Ale teraz to tylko marnowanie czasu.
widać, że naprawdę chcesz wrócić do tego, co było, ale ja nie. Jeżeli nie możemy sobie ufać, czy nasza umowa ma jakąś wartość? Obiecuję nie pozwolić na stworzenie nowych AU, jeśli ty nie zniszczysz tych, co są. Co? Zero na raz! Czy ty właśnie błagasz mnie o łaskę? Wiedziałem, że jesteś po mojej stronie, głupia wyspa. Ciekawe, ostatecznie musiałeś się poddać. Mogłeś mnie słuchać od początku. To takie piękne widzieć twoje cierpienie, a ja nawet nie kiwnąłem palcem. Dobrze więc, w takich okolicznościach nie skasuję twoich cennych anomalii. Uznajmy, że doszliśmy do rozejmu. Umowy są tylko dla przyjaciół tego typu gówna. Nadal się ciebie brzydzę, więc póki ty będziesz dobry, to ja też. Mnie to nie przeszkadza. Wiem, że ty masz mniej cierpliwości, możliwości niż ja. A teraz wybacz, idę zniszczyć miecza Omega. Co? Ale my właśnie... Mam problem z tobą, ma nie z tym gównianym friskiem. Na dobra, frajerze! Widzicie? Ocaliłem was! Nadal mogę być przydatny! I ja... Ja długo nie chciałem dopuścić do siebie świadomości. Że jedyne, co mogę teraz robić, to obserwować w milczeniu powstałe światy i pomagać w tworzeniu nowych historii w zaistniałych już AU. Tak, aby nie złamać rozejmu z Aronem. Przez chwilę miałem nadzieję, że pojawi się coś nowego, unikatowego w tej pustej przestrzeni. Lecz... tylko się łudziłem głupimi marzeniami. Musiałem udawać, że wszystko jest dobrze. Musiałem udawać, że ciągle może powstać coś nowego. Cześć, piesku! Dobry ten popcorn. Współczuję temu dzieciakowi. Wow, ale to pięknie. Kiedy zaczynałem zapominać i znowu się uśmiechałem, pojawił się on tylko po to, by mi przypomnieć, że nic nie jest tak, jak być powinno. Że nie może mi ufać. Że tylko się naprzykrzam. Że nie możemy być przyjaciółmi. Nie powinienem zgadzać się na ten rozejm. Co, jeżeli zrobiłbym coś, ocalałem AU? Wie, gdzie jest przestrzeń poza. Nie wiedziałbym, jak mu przeszkodzić. I nadal nie wiem. Gdy skończyłem pracę w moim świecie, przyszedłem tutaj, by popatrzeć. Pomyśleć o wszystkim, co się stało i przypomnieć sobie to, o czym zapomniałem. Nie miałem innych powodów, aby tam być. Do czasu, kiedy jedno z AU zaczęło się samokasować. Tylko nie to! Nadal mogę cię ocalić! Trzymaj się! Co? To jest... AU? Dlaczego jesteś tak daleko od pozostałych? Cóż, nie pamiętam cię, a i tak cię ocalę. Czuję... jak autor próbuje zniszczyć to miejsce. Ej, gdzie uciekacie? Wracajcie, nie zrobię wam krzywdy! Muszę znaleźć twórcę tego świata! Zaraz, czy to? Tak, to! Esencja duszy autora! Muszę go powstrzymać! Ej, ty, nie niszcz! Swojego dzieła? Co ty wyrabiasz? Nic! Kim ty? Co robisz tej duszy? Coś ty zrobił swojemu biednemu stwórcy! Mojemu... stwórcy? Tak! Czuję, jak cierpi! Dlatego przybyłem mu pomóc w imię dobra wszystkich AU! Nie wiem, skąd masz duszę twórcy, ale nie krzywdź cię, jeśli chcesz żyć. To jest moja dusza. I chcę ją zniszczyć. Co? Zawiodłem. Jestem tutaj tylko dlatego, że chciałem stworzyć idealny świat dla dzieci. Ale nie wiem, jak tworzyć. Jestem bezwartościowy. Ten talent nie należy do mnie. Więc muszę go zniszczyć. Jesteś twórcą swojego świata? Masz niespotykane moce, lecz czemu czuję tylko rozpacz w twojej duszy? Rozpacz! Tym właśnie jestem! Zniknij z mojego świata! Nie chcę z tobą walczyć! O czym ty mówisz? To nie jest prawda! Masz moc tworzenia czegoś nowego! Masz własne imię i ideały! Co to jest imię? OMG! To jest jeszcze bardziej interesujące! Nie wiesz, kim jesteś? To w ogóle możliwe? Dlaczego cię nie pamiętam? Błagam! Nie niszcz swojej duszy! Pomogę ci, ale nie niszcz jej! Nie chcę stracić kolejnego autora i jego świat. Przyjmuję twoją propozycję. Po prostu mi zaufaj. Mów do mnie, Ying. Pomogłem już wielu osobom z podobnymi bolączkami w twoje. Wygląda na to, że nie mam innego wyjścia.
jestem z sobą. A to są oni. Dzieci. Nie martw się, kolego. Z imionami też wam pomogę. Spędziłem wiele godzin na rozmowie z nim. To pierwsza istota tego typu, z jaką miałem okazję przebywać. X-Tail. To jedno z ocalałych, alternatywnych uniwersów. Było mi głupio, że nie zauważyłem wcześniej tego AU, ale cieszyłem się, że przybyłem w dobrym momencie. On był taki sfrustrowany. Nie wiedział nic o potworach, ludziach, czy nawet innych liniach czasowych. Naprawdę chciałem mu pomóc, ale stracił nadzieję i motywację. Nawet jak tylko nie chciał. Z czasem robiło się coraz gorzej. Nie chciał nikogo słuchać. Odrzucił moją pomoc, ale nie zamierzałem się poddawać. Podzieliłem się z nim radością tworzenia i zwiedzania możliwości, jakie zaistniały w jego świecie. Lecz jemu to nie wystarczyło. Zrozumiałem, że szuka czegoś, co pozwoli mu w pełni wykorzystać własne umiejętności do tworzenia tego, co nazywa idealnym światem. Potrzebował więcej inspiracji. Całe szczęście! Miałem jeszcze kilka asów w rękawie. Pokazałem mu, dlaczego chcę mu pomóc. Witaj w przestrzeni poza! Jest tutaj wiele światów, w których występują nasze postacie uwikłane w różne historie. Właśnie tego strzegę. Wiem, że możesz pomyśleć, że wszystko zostało już stworzone, ale jestem pewien, że wymyślisz coś nowego. Jeżeli chcesz, mogę pokazać ci je z bliska. Byłbym bardzo wdzięczny, mój przyjaciel. To zajęło trochę czasu, ale teraz X-Gaster ma się nie polepiej. Jak spacerowaliśmy po przestrzeni, cały czas mówi. Nawet ja nie pamiętałem wszystkiego, co mi powiedział. Ma ciekawe pomysły, bardzo kolorowe. Powiedział tylko, że potrzebuje trochę czasu dla siebie, więc odszedłem i cierpliwie czekam, aż skończy. Jesteś utalentowany. Cieszę się, że cię poznałem, przyjacielu. Chodź no tu, idioto. Tylko nie nawadnaś mi nic do mojego biura. Twoje biuro? Od kiedy to miejsce jest twoją własnością? Dałeś mi przecież na rodzinę. Nieprawda? A jak się masz z naszym rozejmem? Myślałem, żeś trup. I'm cool. Mam nowego przyjaciela. Jo rany! Mieliśmy wiele zabawy z jego AU. Umie wiele sztuczek. Jest bardzo interesujący, wiesz? Oby tylko nie tworzył AU za moimi plecami. Nie dopowiadaj sobie. A jak ci poszło z linią czasu Omega? Nie chcę o tym gadać. Mniejsza. Mam nadzieję, że niczego tam nie ukrywasz. Bo i tak się dowiem. Mam cię na czodole. Nie martw się, Error. Ta mała gra nie zniszczy naszego rozejmu. Pierwszy numer to zero. Linia czasu numer jeden. To nasza linia czasu. Zrobię dla niej to, co najlepsze. Mam ideę przyszłości. Nasza mała gra nadal się rozwija. Lecz póki co, chcę spróbować czegoś nowego. Jeszcze się spotkamy, przyjacielu.